Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj paczka z What If-em. Także zobaczymy, co ciekawego uda nam się trafić. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów, a my startujemy. O, taki oto składzik sobie przepalamy na to wyzwanko i zobaczymy, czy warto. Bo to wyzwanie kosztuje no tak około 150 tysięcy. Wszystkie karty są niewymienne. Taki oto plus, ale co trafimy na rajo, zaraz zobaczymy. Talia, dobra, lecimy. Kolejna paczka What If. Oby wysoki overall. Albo żeby taka karta coś dostanie upgrade, uwaga. Anglia, Francja, nie. Tak! Ohoho, Mbabu na rajo! Ah, nice. Komnu! Komnu! Coś kapitalnego. Mbabu trafiony. Fantastyczny traf, karta. Absolutna czołówka. Karta do końca gry. Nawet tocy nie przebiją tej karty. Może pojedyncze karty. Okej, moi drodzy, jesteśmy teraz na głównym rajo. Na poprzednim naprawdę oddało nieźle. Chciałbym, marzy mi się taki traf jak na poprzednim, ale zobaczymy. No męczarnie, przeszliśmy ogromne męczarnie. Musieliśmy kupić dwie karty, wydaliśmy z 60 tysięcy ponad. Więc jestem totalnie załamany, że to tyle kosztowało, plus te karty, które miałem w klubie. No, strasznie drogie wyzwanie. No i obawiam się, że to może wylecieć ten tradycyjny Pepe lub Marcelo. Ale czy tak się stanie? Zobaczmy. Zobaczmy. Francja, błagam. Jest! Kante! Kante! O nie! Ja pierdzielę! Kante ma SPD, swoją drogą. Kante ma SPD, ale w głowie miałem, że on ma SP na tym. W głowie miałem, że ma. W głowie miałem, że ma SP. Mam jeszcze duplikat. Nie chcę tego oglądać. No to lecimy, proszę Państwa, paczka z What If-em. No jestem ciekawy, jaki będzie dropik. Wymagania są naprawdę spore, uważam. Mam oczywiście walkout. Nie wiem, czy każda karta ma swoją walkout. Tak, tymi What If-ami średnio byłem zainteresowany. Oj, matko boska, Mbabu! O pierunie, ale wiem jedno, że Mbabu to jest karta absolutnie do końca gry. I tu nawet tosy będą miały problem przebić tę kartę, jeżeli chodzi o prawą obronę. Chociaż powiem szczerze, gram nim osobiście na Akademii Nice'o i w pełni daję radę, więc początek wyśmienity, no Mbabu to jest karta, moi drodzy, warta pół miliona końców Mbabu, nice. No dobra, no to zatem sprawdźmy, co będzie w drugiej paczce z What If-em. Ta poprzednia paczka spektakularna, teraz zobaczmy, jest Portugalia, SO i to będzie Pepe, a Pepe już wiadomo, że dostanie upgrade, więc ta karta już można powiedzieć, że ma overall 88. I teraz pytanie, ile taki Pepe kosztuje? Zaraz zobaczymy. Ojejka, 60 koła. No to nieciekawie. I sprawdźmy, czy ta Argentyna nie będzie prorocza, przykładowo taki Pereira właśnie, ale zobaczymy. Jezus Maria, ja pierdzielę. Serio? Czyli faktycznie, lepiej nie róbcie. Przecież ten Pereira nie jest taki zły i to Martinez chyba też lada moment jakiś tam abri dostanie. Statystyki fajne, ale wartość i do tego duplikat to jest 100 tysięcy końców. Ajaj, o, wymienny, okej, oddało. Kolejna paka z What If-em, no i zobaczymy. No, myślę, że chyba najbardziej liczymy na tutaj na francuską flagę, no bo wtedy można liczyć na N'Golo Kanté. Wydaje mi się, że to jest najlepsza możliwa opcja. Jest Yuri Berchiche. No spoko, no jest okej, ale myślę, że robiąc takie SBC, no to nikt na taką kartę tego typu. No dobra, lecimy. Kolejna próba. Uwaga.
No i co tym razem? Cały czas czekamy na Francję. Jest Portugalia. Okej, czyli ten Pepe, który jest warty niewiele, ale przynajmniej wiemy, że jeszcze ta karta zostanie upgrade, więc może ta karta pójdzie też troszkę do góry, no ale strzału nie ma z Pepe, strzału nie ma, to nie będzie łatwa misja. No ale zobaczymy. Kolejna paczka, kolejna próba. I sprawdźmy. W sumie dużo Anglików, to może Sancho, flaga Anglii. A może i Chris Smalling? Uwaga, nie ma Anglii, jest Norwegia. A to znaczy Odegaarda, więc jak najbardziej okej. Uważam, że ten Odegaard to wyśmienita karta, tym bardziej przetransferowana do Premier League. Statystyki zboostowane, jak on dostanie upgrade, 5 gwiazdek sztuczek. Jaką ma wartość Odegaard? O pierunie, nie przypadkiem. Nie przypadkiem kosztuje 500 000 pan Odegaard. No i jeszcze jak dostanie upgrade, to będzie naprawdę, który też był przed chwilą. No dobra, kolejna paczka z What If-em. Natomiast najpierw bierzemy Kyle Walkera do klubu. No i teraz już śmiało możemy otwierać kolejną paczkę. No i sprawdźmy. Sprawdźmy. Co tym razem się trafi? Jest Brazylia, czyli Marcelo, który dostał upgrade, czy dostanie upgrade? Dostanie w najbliższą środę ten upgrade, 90 overall. Jaka wartość tego Marcelo? Chyba nie za wysoka, co? No tak do 100 000, do 100 000 90. No dobra, no to kolejna paka. Kolejna paka z What If-em. FC Tarpno. Chyba pan z Grudziądza. No i sprawdzamy, jest Portugalia, to jest najczęściej lecąca karta niestety w tych paczkach i niekoniecznie najlepsza. No i teraz kolejna paczka z What If-em. Sprawdzamy, nadal czekamy na Francję, poszukiwania trwają, Francuzów. Ulala, kolejny traf z cyklu 500 000, bo to jest Odegaard. Ajajaj, ta karta jest naprawdę super, bardzo chciałbym nim zagrać. Z kolejnym What If-em. Trafialność ogólnie jest nie najgorsza, tylko najgorszy jest ten Pepe. Często leci niestety ta słaba karta. Nie ma Portugalii, jest SO, jest Marcelo, no ale to można też... Może to nie jest aż tak zły traf jak Pepe, no ale wciąż nie wiadomo jaki upgrade dostanie w środę, zobaczymy. No dobra, kolejna paczunia, kolejny What If. I patrzymy, kto tym razem dołączy. De la France, nie ma, nie. Czemu ten Pepe leci? Coś się zbugowało, widzowie, to jest za często. No dobra, patrzymy, kolejny What If. Nie, serio? A, dobra, okej. Czy jednak z Portugalii można trafiać lepiej? Ricardo Pereira, no ten pan już tutaj zdecydowanie lepiej wygląda. Pytanie, jaka jest wartość Ricardo Pereiry? W okolicach 200 000, po upgrade'zie pewnie jeszcze droższy. To zobaczmy, Inter Gnojnica. Come on. Sprawdzamy. Jest walkout. Jović chyba, tak? Eintracht Frankfurt. No to też jest karta, która ten upgrade dostanie. Ale szczerze nie mam pojęcia, jak ten Jović chodzi. Można pewnie sprawdzić po wartości tej karty, a po wartości, no to średnio chodzi. No dobra, patrzymy dalej. Kolejny What If. Hiszpania, hello. Okej, okay, Yuri Berchicze. No dobra. A więc tu poszło już all in. No i zobaczmy. Zobaczmy. Dania? A, okej, on ma fajne staty. Ten Was ma fajne staty. To jest wszystko 80+. Więc jak najbardziej karta ciekawa. Ciekawa jak z wartością tego zawodnika. Około 250 000. Co jest? 100 000 taka karta? Matko boska, nie rozumiem. No dobra, no to sprawdzamy. Sprawdzamy. Co tutaj nam odda? Jest walkout. Oczywiście.
Nie, nie, nie chcę na... Nie, nie. Nie wiem, czy to jest piąty czy szósty pepe. Ja pierdzielę. Odechciewa się tego robić, nie? Odechciewa się. Dobra, to co, zaczynamy? No to lecimy. Pierwsza paczka z What If-em. No i patrzymy, patrzymy, co my tu mamy na tym What If-ie. Co na początek poleci. Nie, 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 nie. Pepe, kur... To jest niesamowite. To jest niesamowite, to jest niesamowite. Jeżeli chcecie zrobić wyzwanie z What If-em, to nie, nie róbcie go, naprawdę. No dobra. Zacznę od tego. Co by było gdyby? Zobaczmy, kolejny What If. No i musi być lepiej niż Portugalia. Błagam. Brazylia, okej. Naprawdę. Leci Marcelo i Pepe. Pepe, Marcelo, jakieś dwie randomowe karty. Marcelo, Pepe, Pepe, Marcelo. I tak cały czas. Dobra, 25 rzadkich piłkarzy, 8-1+. Zobaczmy. Jest walkout, jest what if. Okej. Okay. Wow, nice. Kapitalny traf. Proszę Państwa, Diotto. O pierunie. Mówiąc delikatnie, ta karta jest chora, ta karta jest chora. Oprócz niego nic nie ma, ale on chyba zrobi całą robotę. Warty 150 tysięcy, ale naprawdę staty kosmiczne.